Cześć, Paweł Domagała jest moim gościem w programie Muzotok. Aktor, muzyk, kompozytor. Dzień dobry. Cześć. Cześć, hej. Kim jesteś bardziej, panie Domagało? No nie, no aktorem, jestem Paweł, muzykiem. Paweł Domagała, w ogóle się nad tym nie zastanawiam. No, jestem aktorem i muzykiem także. Jedno i drugie da się pogodzić? No, wszystko da się pogodzić. To jak jest to pasja, no to jestem człowiekiem, który żyje z pasji, o, bym powiedział. To jest, jakby się mówi, pasja, która daje satysfakcję? No, troszkę... każda pasja daje satysfakcję, tak, bo, inaczej nie jest, bo inaczej nie jest pasją. Wydałeś płytę pierwszą, już masz ze sobą, no chyba sukcesem zakończona trasa. No tak, to się nie spodziewaliśmy, bo płyta właśnie rzeczywiście jest złota. Niedługo myślę, że będzie jeszcze wyżej, bo cały czas się sprzedaje. Trasa też, no, zagraliśmy ponad 50 koncertów i w soldauty i naprawdę w dużych takich halach. Także bardzo dziękuję wszystkim, bo tutaj warto podkreślić, że Mystic nas, czyli Michał Wardzała, nas jest naszym dystrybutorem, za co mu bardzo dziękujemy, ale wszystko zrobiliśmy z Łukaszem Borowieckim sami za nasze pieniądze i to jest taka... no niekorporacyjne, że tak powiem, produkcja. No to bardziej warto pochwalić. I koncerty też jakby robimy teraz już sami i dziękuję, bo to wszystko tylko dzięki słuchaczom, że chcą przychodzić i nas słuchać. Płyta, opowiem się. Jak kupujecie płytę, to pamiętajcie, że nie nabijacie kabzy jakimś korporacją, tylko zwracają się koszty, które z Łukaszem ponieśliśmy i jest wszystko na nowe projekty. No ale to też jest fajnie, że to się da ogarnąć. No da się to ogarnąć. To zresztą, no nie wiem, no hip-hopowcy tak robią, wszyscy tak jakby już w tym kierunku, mam nadzieję, to idzie, skoro jest internet. Oczywiście to nie dalibyśmy rady bez Mystica, za co im dziękujemy, ale to też jest Michał Wardzała, czyli tam szef Mystica, jest też takim człowiekiem z pasji, to nie jest jakby taka korporacyjna sytuacja. To oczywiście jest bardzo, bardzo twoja osobista, tytuł sam chociażby sugeruje. Parę tytułów, które w świadomości słuchaczy się utrwaliły. Mnie zawsze interesują teledyski, wideoklipy do piosenek i szukam tego zawsze najpierw. No i twoich parę piosenek jakby no, funkcjonuje w świetnych, żeby ci tutaj nie za bardzo kadzić, teledysków. Czarno-białe z udziałem Agaty Kuleszy między innymi. Zuzy Grabowskiej, tak. Tak, to jest żona, tak. Krzysiek Stelmaszyk jest, Kasia Maciąg. Nie, no oczywiście to pierwszy teledysk robił Filip Seczyński z Filipem Załuską, czyli taki duet moi koledzy i rzeczywiście bardzo przykładamy wagę do tego, żeby to wizualnie było niekiczowate i fajne. No to na pewno myślę, że, przepraszam, że ci wejdę słowo, to jednak to, że jesteś aktorem i jakby to chyba ułatwia, bo jednak te teledyski są aktorskie i filmowe. No, taką mam nadzieję, że jakby teledysk jest też oddzielną formą sztuki i tego się trzymamy. Fajny też jest teledysk do szczęścia, który nakręcili... To świetny, to jest rewelka w ogóle. Tak, nakręcili słuchacze, czyli fani, jak to, i przysyłali nam filmiki i my z tego zmontowaliśmy. Także teraz około 10 czerwca będzie premiera nowego teledysku, już singla z nowej płyty 1984 i też mamy nadzieję, że to będzie przynajmniej tak, prace już trwają, bo postawiliśmy sobie wysoko poprzeczkę, że ten teledysk ma być taki... No, zaskoczycie? Zaskoczycie? Zobaczymy, jak to wyjdzie finansowo. Także kupujcie preorder, to będzie fajny. To będzie fajny teledysk, ale mamy nadzieję, że się to uda, tak. A propos szczęścia i tego zmontowanego, fajnego, słuchaczowego poniekąd, czy widzowego teledysku, to mieliście problem, żeby wybrać? Wiesz co, problem był taki, bo to prawnie jest skomplikowane, także musieliśmy mieć całą kancelarię, po prostu skończyły nam się fundusze na teledyski. Myśleliśmy, że to fajna w ogóle zabawa, bo tak naprawdę my funkcjonujemy tylko i wyłącznie dzięki ludziom, że fajnie, żeby oni też wzięli udział w teledysku, ale potem się okazało, żeby to prawnie ogarnąć, to jest, no trzeba tam, także... Ale to już mniejsza o to. Potem było, no, staraliśmy się wybrać wszystkie i problem był techniczny, bo każdy jednak przesyłał w innym formacie, w innej jakości i trzeba było coś wymyślić. Ale są sposoby, żeby to... Sposoby i w związku z tym stwierdziliśmy, że nawiążemy już do nowej płyty i wszystko zrobiliśmy na takim jakby VHS-ie.
Świetnie to wygląda, jest świetne. Właśnie wspomniałeś już płytę 1984. Skojarzenia moje, jak już rozmawialiśmy wcześniej, są takie, że to coś z Orwellem bym powiązał, ale też wiemy, że to jest jakby powrót do przeszłości, tak? Czy powrót do przeszłości. No 1984 to jest mój rok urodzenia i cała ta płyta, ona nie jest tak wprost, że to jest, a tylko będę śpiewał o dzieciństwie, ale myślę, że ten mój wiek, w którym już jestem, to jest taki, koniec, ja to tak nazywam, koniec pierwszej rundy z życiem i takie trochę pierwsze, okay. pierwsze podsumowanie, tym bardziej, że to był dla mnie rok takich, 10 lat po skończeniu studiów, spotkania z ludźmi z podstawówki, jakby takie wszystko wróciło i taka konfrontacja z tymi moimi marzeniami, z tym, kim byłem, kim się stałem, co bym sobie powiedział, jakbym się spotkał tamtego, z tamtych lat. Jakby wszystkie te jakby teksty i ta atmosfera tam jest. Sentymentalny, tak? Sentymentalny, aczkolwiek nie jest to, no nie jest to taka płyta wprost, że tam pisze, żeby, ale bardziej chodzi o takie uczuciowe, o to, jak sobie wyobrażałem wtedy miłość, jak sobie wyobrażałem życie, wszystko, co się spełniło, co się nie spełniło, jak się zmieniłem. Gdzie, także takie... A jesteś rozczarowany tym, jak sobie wyobrażałeś, czy nie, jak teraz jest, czy raczej odwrotnie? Myślę, że nie jestem rozczarowany. No. I to będzie słychać? Mam nadzieję. No pewnie to jest też takie rozliczenie, nie wiem, każdy ma jakieś błędy za Aha. sobą i co by było, jednak to, że tu jestem, tu, to jest suma, tych, się. Moich, suma tych wszystkich moich wyborów. I myślę, że o tym będzie ta płyta, coś, co wydaje mi się dla mojego pokolenia jest... I to jest ważne i mam nadzieję, że to będzie takie, jak rozmawiam z kolegami z klasy, czy innymi w naszym wieku, to są podobne, w moim wieku, są podobne dylematy i mam nadzieję, że to będzie słychać. Rozumiem, że też jakby twoja partnerka, żona, będzie miała jakiś wkład w tym sensie, że jakby... Przede wszystkim ma wkład, no bo ryzykuje nasze prywatne pieniądze, to jest raz. Dwa, że no jest też inspiracją wielu rzeczy. To nie ma... No, jest utwór Zuza, tak. będzie przecież utwór na drugiej płycie, utwór Czasami, który już gramy na koncertach i on też jest jakby inspirowany Zuzą, także no ona jest bardzo obecna w tej płycie, jak zresztą i moje dzieci i całe moje życie, no bo to są jakby bardzo osobiste rzeczy. No to jest istotne, a poza tym fajnie, podoba mi się, nie ukrywam, że zacząłeś wiosną, a płyta będzie jesienią, więc takie napięcie rośnie, jak mówią u Hitchcocka, chociaż nie do końca. Nie, no my też, że tak powiem, nie mamy, to wszystko, tak, my nie mamy jakby ze sobą, tak jak mówię, korporacji, my sami organizujemy sobie promocje i wszystko i robimy plany. Plany i my robimy to tak, jak umiemy my, jak nam się wydaje, nie mamy 100 tysięcy na promocję, nawet nie mamy 10 tysięcy na promocję, mamy tylko Facebooka i wszystko i sami kombinujemy i dlatego chcieliśmy wcześniej, że mamy zaplanowany rok wcześniej, w związku z tym, że muszę łączyć i aktorstwo i muzykę, ja muszę mieć na rok z góry wszystko zaplanowane i nic się nie może wysypać, mamy dokładnie co, kiedy będzie i musimy to się tego trzymać, bo inaczej się wszystko... Dziękuję, że znalazłeś czas, żeby do domu Zatoku przyjść. A propos tego, co się będzie działo w najbliższym czasie, tudzież w późniejszym, to widziałem fajną rzecz dla fanów, którzy już tam płytkę twoją wyczekiwaną zamówią, że ten taki, wiecie, taki wabik, złote bilety, no złote koncerty. Nie, to jest jakby preorder, bo to wydaje mi się, że w związku z tym, że no, musi być coś takiego, że ludzie nam ufają, jednak kupują płytę, którą dostaną w listopadzie, co prawda przed premierą, ale jednak dopiero w listopadzie, wobec tego musi być jakiś bonus. No i rzeczywiście będą 3 złote bilety, czyli ktoś, kto wlosuje na okaziciela, będzie miał dożywotnio wstęp na wszystkie koncerty, będzie złota płyta, czyli wszystkie płyty i reedycje i wszystko będzie ta osoba dostawała. No, każda płyta będzie oczywiście podpisana i jeszcze jest bardzo ciekawy bonus, że na płycie preorderowej będzie jeden numer, którego nie będzie na płycie premierowej, czyli dla wybranych. Znaczy osoby, które zamówią preorder, będą miały jeden numer dodatkowo na płycie. Bo jesteś w social media aktywny. Tak, no też to, że po każdym koncercie, oczywiście jeżeli to nie jest festiwal, bo ostatnio była sytuacja, że graliśmy na festiwalu i nie wyszliśmy podpisywać płyt, ale było nam bardzo głupio, bo było wręczenie nagród i głupio nam by było zrobić spotkanie, jak
jak gdzieś są nagrody, ale rzeczywiście po każdym koncercie można, my wychodzimy, gadamy, podpisujemy płyty i siedzimy tam, dopóki ludzie chcą. Wystarczy. Dopóki tak, sił wystarczy i dopóki organizatorzy i właściciele sal nie nas zaczną wyganiać. No to jest istotne, poprosiłem Ciebie o przytachanie gitarki i tak myślałem sobie, że może byś coś nam zagrał, zaśpiewał. No właśnie, tylko co? No to zostawiam Tobie wybór. Coś fajnego. Nie wiem, czy może opowiem Ci o mnie, czy szczęście bardziej wakacyjnie Ty wybieraj, jesteś tutaj prowadzący. Ja jestem prowadzący, dobrze. To ja wybieram szczęście, bo mi się dobrze kojarzy. Nie będę całego grał. Dobrze, okej. Choć znajdziemy tylko nasze miejsce. Tyru tatej, wymyślimy słowa, których oprócz nas nie zrozumie nikt. Tyru ty ty ja, tyru ty ty, łahaj ja. Na drzewie wytkniemy, wyryjemy serce. Tyru tatej, jak gdyby przed nami nie robił tego nikt. Tataj, to jest właśnie szczęście, ty i ja. To właśnie to miejsce. Tyru tataj, po co więcej, gdy ty i ja. Po co nam więcej, gdy. No i tak. Pięknie. Także szczęście życzę. Naprawdę, bardzo Ci dziękuję. Świetny wykon, normalnie jak to mówią, mistrzowski. To możecie na zajawkach. Doceniam naprawdę. Czego Ci życzyć? Trasa koncertowa zapowiadająca płytę 1984 będzie... Tak. Zaczynamy 16 listopada, jest premiera płyty i od razu 16 listopada mamy koncert w Warszawie, w Palladium, potem 17 Radom, 18 Kraków. Nie pamiętam teraz, ale już na pewno jest na... O, jest na pewno, jest moja ulubiona Bydgoszcz. Bydgoszcz jest, jest okay. Na pewno Gdańsk jest. Okay. No mamy tam w 2019 chyba 20 koncertów. Yeah. Potem mamy przerwę świąteczną i w styczniu chyba jest przerwa i potem od lutego jeszcze 20 koncertów. Dobrze, a aktor? Tak. W tym czasie Paweł Domagała. No ja cały czas gram w serialu, tak. W maju akurat już jest nagrana płyta, czyli czekamy, robię film. 5 października mam premierę kolejnego filmu i we wrześniu też jestem na planie nowego filmu. No i potem mam październik na odpoczynek. Dobra, właśnie jak sobie radzisz z powerem, w sensie z regeneracją? To już wiele razy to mówiłem, że ja nie czuję, że pracuję przede wszystkim, bo to mi naprawdę sprawia ogromną przyjemność, a no też jestem zupełnie... Nie, to no, normalne życie prowadzę, no mam... To jest istotne chyba. Tak, dzieci, żona, no także jak wracam z trasy, gdzie było szaleństwo, to nagle muszę, jest moja kolej, mój tydzień i zszoruję podłogi i... Jest normalnym. Także to jest w ogóle... Nie ma jakichś... Zobaczcie, normalny człowiek siedzi przed wami. To nie jest jakaś fikcyjna osoba... plastiku, tak? Nie, myślę, że naprawdę mam więcej czasu niż osoby, na przykład moi przyjaciele z liceum, którzy naprawdę pracują codziennie, tam 8-16, jeszcze jeżdżą na jakieś szkolenia czy wyjazdy, albo mają, nie daj Boże, wigilię w pracy i jeszcze muszą, Jezus Maria, do 10 siedzieć i myślę, że mam więcej czasu dla rodziny niż... Czyli sposób Pawła Domagały na siłę to jest organizacja... Tak, no organizacja, to myślę, że każdy, kto ma dzieci małe, to wie, że to logistyka po prostu jest najważniejszą rzeczą w życiu. Na koniec mam dla Ciebie niespodziankę. Mam nadzieję. 7 pytań krótkich muzotoku. Dobrze. Krótkie pytanie. Oczywiście. Pierwsze pytanie jest Beatles czy The Rolling Stones? Beatles. Blondynki czy brunetki? Blondynki. Morze czy góry? Morze. Rano, kawa czy herbata? Kawa. W ogóle kawa, Jezu, ile ja piję kawy, jakim ja jestem kawoszem, to jest nieprawdopodobne. Teatr czy film?
Dobra, no film. Sushi czy schabowy? Sushi. O. Ale nie tylko dlatego, że teraz jestem na diecie. Okay. Mam cholesterol wysoki i nie mogę, także teraz sushi, ale jak już się wszystko unormuje, to, to będzie schaboszcze. To na koniec takie pytanie podchwytliwe, myślę. Warszawa czy Wrocław? Nie no, Warszawa. Mimo? Ale we Wrocławiu też się czuję jak dom, ale jednak w Warszawie no studiowałem. Gwar, to wszystko jest... Nie no, studiowałem, mam przyjaciół, rodzinę, ale Wrocław uwielbiam i za każdym razem jak jadę do Wrocławia, no wiesz, ja tam mieszkałem, urodziłem się tam, jak rodzice studiowali i mieszkałem tam przez 3 lata, ja niewiele pamiętam. Ale wiesz, jakby tam czasami... Ale jest Wrocław super miejscem i myślę, że gdyby tak się życie potoczyło, że to miałbym się przeprowadzić do Wrocławia, to w ogóle bym... Spoko. No to sentymentalnie kończąc troszkę, bo to początek, przejdziemy za niedługo do 1984 no. Na płycie Pawła, więc czekamy z niecierpliwością. Tak, czekamy na listopad i zapraszam jeszcze raz, bo to wiecie, ja korzystam z każdej reklamy na PR, na stronie można już zamawiać preorder, także polecam, bo kasa z preorderu idzie na promocję. Paweł, bardzo Ci dziękuję za wizytę w programie Muzotalk. Moim gościem był Paweł Domagała. Powodzenia. Nie dziękuję właśnie. I zapraszam na koncerty. 16 listopada już w Warszawie zaczynamy. Można kupować już bilety. Jeszcze raz dzięki serdecznie. Dzięki wielkie.